Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, jest niedziela, ostatni dzień mojego YouTube'owego nieróbstwa. Odpuszcza choróbsko, więc wydaje mi się, że od jutra Łoże, szkórka, cóż to za start był? Od jutra będzie wszystko normalnie, to znaczy pojawią się normalne serie i tak dalej. A dzisiaj za chwileczkę zrobię jakiegoś streama, sobie coś pogram i zobaczymy bitewkę tym oto Gripenem. Proszę bardzo. No, kurka, nie wierzę. Kolega sympatyczny Pingwin tutaj gra, o ile tak jest, przysłał mi tą powtóreczkę. Powiedział, że no niestety samolot jest praktycznie stokowy, tylko ma tu Sidewindery troszeczkę lepsze. A tak to samolot jest stokowy niestety. I mimo tego udało się ze strzelania zrobić. Kolega dopiero, prawie że dopiero co zakupił ten samolot. Więc zobaczymy, chyba na kanale jeszcze go nie było. Sprawdzimy więc sobie, jak to będzie wyglądało. Przerzucam teraz na to, tak jak on tutaj to wszystko widział. No i zobaczmy, co tu się stało. Widać różne samoloty, MiG-29, F-16, F-14. Proszę bardzo, także plejada jest słynnych samolotów. Zdecydowanie. Zobaczymy, jak będzie wyglądało. Kolega tu wyciąg podobno zrobił, także świetnie. A mi się wydaje, że ja jeszcze na kanale Gripena akurat nie pokazywałem. Także to jest na plus przynajmniej. Dzisiaj na streamie wieczornym takim chyba będzie Wocik, tak myślę. A od jutra zaczynamy Alana Wake'a 2. No już... już czuję się na siłach. Nawet dzisiaj mógłbym zacząć, ale trochę wocika podczas choróbska odpuściłem, no więc trzeba cię nadrobić troszkę. Mamy F-15, F-16, F-14, MiG-29 u góry. Bardzo fajna mapka. Pierwszy raz widzę tą mapkę. Na pewno nigdy jej nie widziałem wcześniej, bo takie pionowo wznoszące się skały na pewno bym zapamiętał. No, zobaczmy. F-15 widzę jest na celowniku. O, zabrali. Zabrali, zabrali. Su-27. No. Słuchajcie, Su-27. Koledze przy starcie odleciały, nie wiem czy zauważyliście, albo ja coś źle widziałem, że odleciały mu w ogóle koła i całe to, całe podwozie praktycznie mu odleciało. Proszę bardzo, mamy pierwsze zestrzelenie. F-15 teraz. O, są cele, widzę, są. F-16. O, udało się? Nie, nie pojawia się, że zestrzelenie. Prędkość 1300 km na godzinę. Aha, no jest niestety na ogonie koleżka. Su-27, odpalona rakieta z 2 km. Dostał. Następny F-16. Pięknie! Pięknie dostał. 3 fragi w tym momencie. No i rzeczywiście. Ciągle 3.
Tutaj fajne miejsce do takiego kluczenia pomiędzy. Zobaczcie, niestety kolega chyba sam został. Trzech przeciwników. Także teraz iście filmowo. Generalnie tak się zaleca podobno, żeby utrudnić przeciwnikowi, to staramy się lecieć jak najniżej. O kurde, więc tu nawet takie kaniony, nie było z góry widać tych kanionów. Myślałem, że kolega bardzo nisko zejdzie w kanionie. Ciekawe, czy tu można w ogóle przelecieć tym kanionem. Na pewno ktoś próbował. Bo może są takie zawijasy, że się nie da. Problem jest taki, że kolega właściwie chyba nie ma czym strzelać. Praktycznie już. Zobaczymy, jak to się rozegra. No nie widać tamtych. Nie widać nikogo. Ach, więc tutaj jest gdzieś lotnisko, tak? Tak, widać na minimapie. Kolega się, że tak powiem... Ale dobra, jak będzie wyglądało lądowanie, skoro nie ma podwozia? A, napiszcie mi w komentarzu, bo to jest ciekawe. Wiadomo, że jak atakujemy lotnisko, ja zawsze latam normalnymi tłokowcami, no to wiadomo, artyleria przeciwlotnicza zawsze broni lotniska. A jak jest w przypadku właśnie tak wysokich tierów? Czy obrona rakietowa też jest? No bo to by znacząco utrudniło atakowanie lotnisk. Artyleria to artyleria, ale... Dobra, będzie lądowanie. No kurka, jakim cudem niby? Jakim cudem? Oho! Nie. No kurka, to by musiał być niezły fuks. Żeby tak delikatny samolot na łące posadzić chyba. Co się teraz dzieje? Oczywiście niby pracuje teraz nasza obsługa naziemna w War Thunderze i w pewnym momencie to jakby zresetowany zostanie obraz i kolega już będzie na pozycji startowej. O właśnie. Tak to działa mniej więcej w War Thunderze. Jak ktoś nie grał jeszcze, to żeby się nie zdziwił. Możecie wylądować... nie tylko na pasie, tylko tak jak widzicie, kolega gdzieś tam na łączce wylądował, w pobliżu pasa, to automatycznie i tak was zawsze teleportuje na początek, żebyście sobie mogli wystartować. Oczywiście, jeżeli gracie w trybie zręcznościowym, no to zarówno bomby, jak i amunicja do działka, jak i rakiety, jeżeli je macie, będą się regenerowały w powietrzu, nie musicie lądować. Natomiast jeżeli chcecie naprawić samolot, no to musicie wylądować. Tylko że zręcznościowe, przynajmniej na tych wcześniejszych tierach, są tak szybkie bitwy, że nie zdołacie wylądować. Po prostu nie starczy czasu. Kiedyś pamiętam, jak grałem, więcej grałem w War Thundera, to latając niemieckimi samolotami, często mi się zdarzało właśnie lądować, naprawiać się i jeszcze wracałem do walki. Ale teraz, jak jakiś czas temu troszkę bitew zrobiłem, to żadna taka mi się nie zdarzyła. Po prostu żadna. Dobra, kolega musi zaatakować tamtych. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Tak, kolega jest sam. Przeciwników jest trzech. Nie wiem, co oznacza symbol ten czerwony. Czy że gościu amunicji już nie miał. Jest trzech przeciwników, kolega jest sam. Pewnie będziesz starał się jakoś niepostrzeżenie dostać. No tu ryzykuje bez kitu. To się wydaje, jakby miał zawadzić o koronę drzewa któregoś.
Ale fajnie, że taka mapa, bo tak jak mówię, nigdy wcześniej tej mapy nie widziałem z takimi pionowymi... No i z takim kanionem nie widziałem mapy przede wszystkim, którym niby można było lecieć. Nie, może śmigłowcem lepiej by było, jeżeli tam jakieś tam zakręty są przepotężne. Także kolega trzyma się, zobaczcie, wysokich gór z lewej strony i stara się jak najniżej tutaj podejść, żeby nie zostać wykrytym. Ciekawe, czy leci nad ich lotnisko, no bo tu zaraz jest niby linia frontu, a przynajmniej tak mi się wydaje, tak to wygląda, jakby to była linia frontu. No nie wiem, czy to wtedy zostanie wykryty, czy też nie zostanie wykryty. Jest pierwszy cel. Jest pierwszy cel. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Chyba nie widzi, bo by tutaj... Zdecydowanie by tutaj, kurczę, przyleciał. Fajnie się to ogląda, musicie, tylko że to tak wygląda prosto, wcale to nie jest tak prosto. Wcale nie jest. O! No dobra. Chyba musieli zauważyć. Tak. Nie udało się tego. No właśnie, ten wejdzie na ogon. Ciężka sprawa. O, będzie działko, będzie działko. O kurczę, jest zestrzelenie. Nie no, świetnie to wygląda, naprawdę, rewelacja. Poszły dwie rakiety aż. I jest frag, no i został jeden przeciwnik. Nie, dwóch, o kurka. Nie, jeden, to rakieta chyba jedna leciała. Dobra, próbował działkiem F-16. Oj. Dostał! Dostał, dostał. No, powiem szczerze, świetnie się to oglądało. To już jest koniec tej bitwy. Nie spodziewałem się tego. Mam nadzieję, że się wam podobało. Rzeczywiście widowisko było. Fajne, fajnie się takie coś ogląda. Dzięki serdeczne za powtóreczkę, oczywiście. Tutaj jest kolegi Pingwina wynik, 3800. Dostał 6 fragów, jak widać, zrobiony, 0 śmierci, wylądował. Także elegancko. Dobra, to tyle. Żegnam się z wami, moi drodzy. I wieczorkiem, znaczy stream to chyba dzisiaj wcześniej bardzo będzie, bo sobie w Path of Exile chciałem troszeczkę pograć. I sobie pogadamy o dupie Maryni. I tak dzień mam taki, w którym nic nie robię, bo dopiero choróbsko puszcza. Ha! No, to tyle. Trzymajcie się, hej.